dwóch z krwi i kości, prawdziwych zawodników MMA, ale o jakże kontrastujących osobowościach i innych stylach walki. Obaj panowie od jakiegoś czasu już prowadzą ten wyścig o złoty pas KSW i ta kolejna walka to kolejny etap tej rywalizacji. Dwóch czołowych zawodników kategorii półśrednie. Jeśli jesteś na fali, wszyscy cię klepią po barkach, jesteś ale jak nagle potyka ci się noga, przegrywasz walkę, to nagle wszyscy stawiają na ciebie krzyże. A to już z tobą, już nic z ciebie nie będzie, przegrałeś z takim Bartosem. Pokażę wam sceny, że teraz właśnie wrócę. I to był tylko taki mały epizod, wypadek, bo mówię, on się zdarza, bo jesteśmy tylko ludźmi. Cieszy mnie ta walka bardzo, cieszy mnie, że to jest z Andrzejem, cieszy mnie, że organizacja mnie docenia. Jestem tu i teraz, walczę, chcę być najlepszy, chcę zdobyć pas tej organizacji i do tego będę cały czas dążył. Wracam nowy, zmotywowany, chęć zwycięstwa jest, jestem naładowany. Fajne wyzwanie, fajna walka wieczoru. Jest twardy, no ale wszyscy są twardzi do pierwszego mocnego trafienia. Mam z czego uderzyć, mam siłę ciosu. Grzebyk? No, dobry zawodnik, ale ja w tej walce będę lepszy. Jest na pewno do zrobienia, jak to ja mówię. Szanuję go za jego osiągnięcia i tak dalej, ale ja jestem pewny siebie, co by nie było. Wchodzę, wygrywam, później idę o pas, zabieram pas do Stargardu, do Szczecina, dla kibiców z całego województwa zachodniopomorskiego. Pozwolę sobie po raz pierwszy w historii dać radę obydwu zawodnikom. Andrzej, walcząc z Romanowskim, pilnując nóg, nie możesz zapominać o pilnowaniu głowy. Tomek, nigdy nie lekceważ zawodnika, który ma oddzielną marynarkę na dzień ważenia i na dzień walki. No urodziło mi się dziecko, dom mi się stawia, więc wszystko jest nakręcone, jestem, mówię, naładowany. Nie dociera do mnie, że jestem jeszcze ojcem. Wstaję rano, całuję, idę na trening zmotywowany. Jak mi nie idzie na treningu, bo czuję się już słaby, to myślę o niej, dostaję dodatkowego bodźca energii. Cieszę się, że mam to dziecko i ono jest ze mną już, bo mówię, stałem się dorosłym człowiekiem. Miłość do dziecka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Odkąd zaczęły dzieciaki gdzieś tam funkcjonować w naszym świecie, no to był właśnie mój bodziec taki motywacyjny, nie? I od tamtej pory tak naprawdę przegrałem tylko jedną walkę. Mam wspaniałe dzieci, mam wspaniałą kobietę. Naprawdę mega dobrych ludzi wokół siebie i to mnie cieszy. Wiem, że Tomek będzie chciał się bić w stójce, a nie, że będzie szukał tego parteru. Ja też jestem strajkerem, więc lubimy się bić, lubimy iść na ostrą wymianę. No zobaczymy, który pierwszy będzie chciał iść po nogi i który będzie się czuł zagrożony w tej stójce. W tej walce na pewno będą fajerwerki. Na pewno chciałbym uszczelić Andrzeja, chociaż wiem, że ciężko jest go znokautować, bo ma dobry dystans. Będzie chwila grozy i będę, można powiedzieć, pod taką ścianą, nie? I wtedy pomyślę o dziecku, że wiesz, dla kogo to robisz, więc wstawaj i zapierdaj. Czekamy na ten dzień, na, jak to mówię, dzień sądu i wtedy zobaczymy, który zawodnik będzie lepszy. Myślę, że Tomek jest na tyle zawodnikiem z jajami, który będzie chciał dać naprawdę po mordzie i damy krwawą walkę. Szybki knockout i na jesień Bartos, nie? Andrzejku, robiłeś się na McGregora, zresztą po twoich porażkach teraz to widać. Liczę na coś więcej, że pokażesz w naszej walce. Bądź gotowy. Kurczę, kochani, narodziny dziecka, budowa domu, stworzenie pięknej rodziny powoduje, że czuję się teraz prawdziwym facetem. A ty, Tomeczku, szykuj się na prawdziwą bitkę, bo już 23 lipca będzie mocno. We'll be right back.